Festiwal rozpoczął się o godzinie 15 na placu przy Zespole Szkół w Lipuszu. Dla gości, którzy przyjechali tu z całego powiatu, przygotowano szereg atrakcji, przede wszystkim różnego rodzaju zajęcia prozdrowotne i sportowo-rekreacyjne. Wszystko po to, by zwrócić uwagę na to, jak ważny jest zdrowy styl życia. Można też zapoznać się z naszym kompleksem tutaj sportowo-rekreacyjnym, który się znajduje wokół Zespołu Szkół w Lipuszu, ale są też przygotowane prelekcje na temat zdrowej żywności, bezpiecznej żywności. Są stoiska ze zdrową, taką regionalną żywnością przygotowaną przez koła gospodyń wiejskich, stoiska basenu kościerskiego, sanepidu, szpitala specjalistycznego. Można też oddać krew, żeby zapisać się do banku dawców szpiku. Wystarczyło oddać niewielką ilość krwi, by bezpłatnie zarejestrować się w banku i tym samym powiększyć bazę potencjalnych dawców szpiku. Zostać dawcą może każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 55 lat. Także wszystkie osoby chętne w tym wieku zapraszamy do tego, by zgłaszały się, żeby zostawały dawcami szpiku, bo szpik to jest naprawdę wspaniały lek na tę okropną chorobę, jaką jest białaczka. W Lipuszu odbywała się również zbiórka pieniędzy na rehabilitację Artura Rolbieckiego z Kościerzyny, który w wypadku doznał złamania kręgosłupa i rdzenia kręgowego. W trakcie festiwalu udało się zebrać 600 zł. Impreza była wspólną inicjatywą Starostwa Powiatowego, Urzędu Gminy Lipusz oraz gmin z terenu powiatu. Ma to więc być przykład współpracy, na którą kładą obecnie nacisk samorządy. Pomysł pojawił się u nas, żeby organizować taki festiwal zdrowia, tak to nazwaliśmy, w tym roku po raz pierwszy. I mamy zamiar ten festiwal jakby zaszczepić na cały powiat, tak żeby to była impreza powiatowa i to dzisiejsza już jest też wspólnie z powiatem organizowana. Poza turniejem piłki nożnej juniorów o Puchar Starosty Kościerskiego w Lipuszu odbyły się również pokazy grupy freestylu kajakowego, konkursy plastyczne oraz pierwszy mini festiwal piosenki o zdrowiu.